Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest profesor Ewdoksja Papucji-Władyka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka Zakładu Archeologii Klasycznej, specjalistka w zakresie sztuki i archeologii starożytnej Grecji, starożytnego Cypru, kolonii greckich, szczególnie na północnych wybrzeżach Morza Czarnego. No i tutaj od razu trzeba powiedzieć, że szczególnie bliskie pani profesor są badania nad grecką i hellenistyczną ceramiką, czyli naczyniami ceramicznymi. W latach 1998-2007 pani profesor kierowała ekspedycją Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Koszarach w okolicach ukraińskiej Odessy, a od 2010 roku jest kierowniczką ekspedycji Instytutu Archeologii do Neapafos na Cyprze. Ekspedycji, która w 2019 roku została połączona z ekspedycją Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo miło mi Panią powitać. Dziękuję bardzo, dziękuję. Bardzo mi miło powitać Państwa również. Pani profesor, tak jak już mówiłem, szczególne miejsce w Pani zainteresowaniach badawczych ma, czy zajmuje starożytna ceramika. Dzisiaj z naczyń ceramicznych korzystamy na co dzień, ale raczej nie zwracamy na nie uwagi. No chyba, że mamy kupić piękną filiżankę na prezent albo ewentualnie kubek z jakimś śmiesznym motywem. Tymczasem ceramika i pozostałości ceramiki są dla archeologów prawdziwą kopalnią informacji. Czy może nam Pani przybliżyć właśnie, jakie informacje możemy dzięki badaniu ceramiki uzyskać? Tak, to jest rzeczywiście kopalnia wiedzy, jeżeli chodzi o ceramikę, szczególnie taką ceramikę, która jest malowana i posiada bogate sceny przedstawiające zarówno życie codzienne, jak i sceny mitologiczne, sceny batalistyczne na przykład i wszelkie inne. I to jest ceramika głównie oczywiście wytwarzana, ta, która była wytwarzana w Atenach, tak zwana czarnofigurowa i czerwonofigurowa ceramika. Ona stanowi właśnie taką najbardziej podstawową bazę naszej wiedzy na temat przeróżnych zagadnień. I to jest ta ceramika, którą zresztą zajmowałam się i zajmuję się nadal od bardzo dawna. Ona pomaga nam zrekonstruować na przykład takie elementy jak meble. To się nie zachowało do naszych czasów, bo szczególnie w Grecji materiały organiczne się nie zachowują, więc, a z nich były wykonane meble. Nie są to piaski egipskie i suchy klimat egipski, gdzie znacznie lepiej się zachowują tego typu materiały. Więc na podstawie tych właśnie przedstawień na naczyniach możemy sobie zrekonstruować, jak wyglądały meble, jak wyglądały stroje codzienne, jak wyglądały przedmioty, które znajdowały się wewnątrz domów, w świątyniach, jak wyglądały rytuały, zarówno związane z kultami wszelkimi, jak i również rytuały związane z życiem pozagrobowym i z pogrzebem, ponieważ to właśnie było też jednym z elementów ikonograficznych przedstawianych na naczyniach. Także tutaj mamy naprawdę kopalnię wiedzy. No i można żałować, że ta ceramika w pewnym momencie przestała być produkowana, a była produkowana od VI wieku przed naszą erą aż do właściwie końca IV wieku przed naszą erą, więc przez szereg stuleci, ale potem zastąpiła ją ceramika bez dekoracji malowanych i ona już nie jest takim znakomitym źródłem informacji do tych właśnie zagadnień. Natomiast generalnie rzecz biorąc, że chciałam podkreślić jedną rzecz, że ceramika jest naszym głównym tak zwanym datownikiem w badaniach archeologicznych, czyli nawet fragmenty naczyń potrafią nam dać bardzo dobrą datę do tego kontekstu, w jakim zostały znalezione. I ten kontekst pomaga nam datować również na przykład architekturę, w obrębie której ten kontekst został znaleziony. To się dzieje dzięki temu, że po pierwsze ceramika jest nieprawdopodobnie trwała i zachowała się pomimo upływu stuleci bardzo dobrze w wielu przypadkach. W naczynia na przykład całe możemy znajdować w grobach, natomiast na osadach czy w miastach, tak jak w Pafos, znajdujemy ułamki ceramiki, ale one również dają nam kapitalne informacje właśnie dotyczące chronologii, więc to jest element nie do przecenienia, jeżeli chodzi o wartość ceramiki.
Dobrze, a czy ta ceramika zwykle była produkowana lokalnie, czy też może są jakieś ślady handlu tego typu wyrobami ceramicznymi? To jest też jedno z zagadnień takich bardzo obszernych, które daje nam ceramika. Oczywiście była produkowana lokalnie, w różnych warsztatach, ale też była importowana, bardzo szeroko importowana i ta ceramika, na przykład ta ceramika, o której mówiłam, czarno- i czerwono-figurowa ateńska, była eksportowana poza Ateny dosłownie w obrębie całego ówczesnego świata, czyli w obrębie całego basenu Morza Śródziemnego. Mamy też ceramikę, która była importowana w różnych miejscach, przykładowo w Pafos. Mamy ceramikę, która była produkowana na miejscu. Ale też mamy liczne importy, które pochodzą zarówno z wybrzeży Azji Mniejszej, z Lewantu, z Afryki. I jeszcze osobna kategoria naczyń, czyli amfory transportowe. To są duże naczynia, które nie były zdobione, ale miały funkcję, która polegała na przewożeniu przede wszystkim oliwy, wina, ale też innych produktów. I takie amfory, na przykład w Pafos, znajdujemy z bardzo wielu ośrodków. I to w okresie helenistycznym, czyli w tym czasie po Aleksandrze Wielkim i później w czasach rzymskich. Więc mamy i lokalną produkcję i bardzo dużo importów, więc widać na ich podstawie, na podstawie rozrzutu tych importów, jaka była siatka powiązań handlowych, ekonomicznych i również oczywiście politycznych, bo to również się odbija w takim dalekosiężnym i krótkosiężnym handlu również. No i oczywiście ceramika lokalna, wytwarzana na przykład w Pafos, mogła być importowana do ośrodków na terenie wyspy. Więc mamy i handel, nazwijmy to międzynarodowy, prawda, wychodzący poza dany obszar, i handel lokalny, na poziomie lokalnym, bliższym lub dalszym, na przykład w obrębie Cypru, to będzie obejmowało całą wyspę, tak? Czyli z Pafos do innych ośrodków. I z innych ośrodków do Pafos ta ceramika produkowana na wyspie była przywożona i była używana. Produktem, który miał wartość większą niż samo naczynie, było to, co znajdowało się wewnątrz. I takim świetnym przykładem jest ceramika z Koryntu na przykład, z okresu tak zwanego archaicznego, 7-6 wiek przed naszą erą, gdzie w Koryncie nie produkowano, ale przywożono ze wschodu perfumy, olejki wonne i przepakowywano je do naczyń produkowanych w Koryncie i rozsyłano je na cały ówczesny świat. I te właśnie naczynka niewielkie, takie niewielkich rozmiarów naczynka były na perfumy i olejki były takim, można by było powiedzieć, dzisiaj byśmy powiedzieli, markowym produktem Koryntu, prawda, rozsyłanym na cały ówczesny świat. Także to jest też jeden z takich bardzo ważnych elementów. O ceramice można mówić naprawdę bez końca. Jest to ogromny, ogromny fragment naszej działalności, jeżeli chodzi o działalność archeologiczną i naukową, naukową działalność skupioną wokół tego. No i oczywiście są publikacje, które obejmują publikowanie ceramiki. Jest między innymi na przykład dla ceramiki głównie ateńskiej, ale nie tylko, i z innych ośrodków również, istnieje taka seria międzynarodowa, Corpus Vasorum Antiquorum. I w każdym kraju jest narodowa seria publikowana w danym kraju, która obejmuje zbiory z danego kraju. W Polsce również mamy te serie oczywiście i mamy już kilkanaście tomów tego wydawnictwa i oczywiście następne, kolejne są w przygotowaniu, ale nie jest to prosta sprawa. To wymaga bardzo dużo czasu. Pani profesor, o finansach już nie wspominając. Oczywiście, to jest zawsze problem. Pani profesor, przenieśmy się teraz już do kwestii samych badań archeologicznych. Zanim przejdziemy na Cypr, na którym mam nadzieję, że na dłużej się zatrzymamy, bo to przecież piękna wyspa, miejsce narodzin bogini Afrodyty, tak, to chciałbym zapytać o tą kolonizację grecką na północnych wybrzeżach Morza Czarnego, którą no, raczej kiedyś się pani bardziej zajmowała, teraz właśnie przenosząc się już bardziej na Morze Śródziemne. Więc skąd w ogóle Grecy się tam wzięli i jakie stanowisko nasz instytut badał pod pani kierunkiem? Tak, Grecy, jak wiadomo, powinno się to powszechnie pamiętać, ale nie wszyscy to pamiętają oczywiście z historii, że Grecy skolonizowali bardzo duże obszary poza swoimi macierzystymi terenami, czyli poza terenem Grecji właściwie i wysp przynależnych do Grecji.
rozwinęła się tak zwana wielka kolonizacja grecka i ona obejmowała zarówno kierunek zachodni, czyli południową Italię i Sycylię oraz inne obszary, aż do Gibraltaru, inne obszary na terenie wybrzeży Morza Śródziemnego, ale z drugiej strony w kierunek wschodni, który właśnie zaprowadził Greków nad Morze Czarne. I kolonie greckie powstawały w gęstej sieci nad wszystkich wybrzeżach Morza Czarnego. Jednym z tych kierunków były oczywiście, szczególnie północne wybrzeża były bardzo dobrze skolonizowane i jednym z miast, które tam wiodło prym wśród tych greckich kolonii była właśnie Olbia. Bardzo duża kolonia, która znajduje się na wschód od dzisiejszej Odessy, od dzisiejszego miasta Odessa na wschód. I każde miasto greckie miało swoją centralną część, która była miastem rzeczywiście, ale przynależał też do tego miasta obszar wiejski, czyli tak zwana chora po grecku. I ten obszar wiejski chory Olbi był bardzo duży, szczególnie w IV wieku, w III, od V właściwie wieku przed naszą erą. I jedną z tych kolonii, która powstała właśnie na obszarze tej chory była osada grecka, która znajduje się w dzisiejszej wsi Koszary. Ona jest położona dokładnie w połowie drogi mniej więcej między Olbią starożytną a współczesną Odessą. I tam właśnie we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Odessie prowadziliśmy badania przez ładnych kilka sezonów i odkryliśmy bardzo interesujące zabytki, nie zabytki, tylko w ogóle monumenty można powiedzieć. Zarówno badaliśmy bowiem osadę tych kolonistów greckich. Ona powstała gdzieś pod koniec V wieku przed naszą erą i trwała do połowy III wieku przed naszą erą. Nie wiadomo z jakich przyczyn nastąpiło opuszczenie tej osady. Jedna z teorii mówi, że nastąpiły bardzo silne zmiany ekologiczne, które spowodowały właśnie odejście ludności z tego terenu. I oprócz tej osady była niewielka osada, mniej więcej 2 hektary miała obszaru, natomiast oprócz tego jeszcze było takie miejsce otwarte, gdzie składano ofiary. Po grecku nazywa się to eschara. To był taki ołtarz na wolnym powietrzu, tak można by to było nazwać, gdzie składano ofiary zarówno palone, jak i inne, na przykład w postaci libacji, to jest ofiara płynna, składana dla bóstw lub też w innych celach. I trzeci element tego kompleksu to była nekropola, gdzie chowali swoich zmarłych. Ta nekropola była też dosyć duża i znajdowała się bezpośrednio w pobliżu osady na wschód. Więc badaliśmy równolegle wszystkie te trzy elementy, co dało nam kompleksowy obraz tej osady. Okazuje się oczywiście, że ci Grecy, którzy się tam osiedlili, stykali się z ludnością miejscową. Głównie to była ludność scytyjska. I to są oczywiście już te późni scytowie tak zwani, tak bo mówimy już tutaj o IV wieku przed naszą erą. I z badań, które tam przeprowadziliśmy i z badań antropologicznych na pozostałości szczątków, które wydobyliśmy z grobów z tej nekropolii, o której wspomniałam, można było wywnioskować, że ta ludność była zmieszana. Więc oni się ze sobą zmieszali i widać było w obrządku pogrzebowym, że niektóre z tych grobów zachowywały tradycje scytyjskie. Na przykład odzwierciedla się to w innym ułożeniu głowy zmarłego. Mogła być na wschód albo na zachód. Bądź też w ozdobach, broni i tak dalej osób, które były złożone w tym danym pochówku. Ale z drugiej strony nawet te groba, które podejrzewaliśmy, że mogą być złożeni scytowie, były amfory z winem, czyli właśnie te wielkie naczynia zasobowe greckie z winem przywożonym z różnych ośrodków, bo tam na miejscu nie produkowano, i z naczyniami importowanymi z Aten, z takimi kubkami do picia tego wina. I to jest klasyczny zwyczaj grecki, prawda? Ofiaruje się zmarłemu, który odchodzi w zaświaty, właśnie wino i naczynia do jego spożywania. Wierzyli bowiem Grecy, że w tych zaświatach dusze zmarłych przebywają na polach elizejskich i tam prowadzą wspaniałe życie pozagrobowe. Także bardzo wiele elementów udało nam się tej układanki grecko-scytyjskiej, że tak powiem, wydobyć na podstawie tych badań. I powstały liczne publikacje,
ale mam nadzieję, że jeszcze uda nam się, chociaż teraz jest to bardzo wątpliwe w tej sytuacji, jaką mamy aktualnie, wrócić do opracowania szczegółowego tych badań. Powstały liczne raporty, liczne artykuły, ale nie ma opracowań końcowych tych badań. Miejmy nadzieję, że materiały nie zostały zniszczone w Muzeum Łodesi i może jeszcze nam się uda kiedyś do tego wątku wrócić. No, oby się udało, bo rzeczywiście te wyniki wydają się być bardzo ciekawe i dobrze byłoby zaprezentować to szerokiej publiczności. Tak. Nie tylko archeologów, ale może też zwykłych ludzi, którzy interesują się przeszłością. No, staraliśmy się przybliżyć. Podobnie zresztą jak mówimy, robimy to w Pafos, w wypadku Pafos, przybliżyć społeczeństwu i tam, i tu poprzez wystawy, które organizowaliśmy zarówno na terenie Ukrainy, Muzeum w Odesie, jak i tutaj na terenie Krakowa, wystawy pokazujące nasz dorobek fotograficzny, ale też jedna była wystawa, gdzie były zabytki. Tak, pamiętam tą wielką wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie, tak. Tutaj tak. Rzeczywiście imponująca była. Dobrze, pani profesor, przenieśmy się już na Cypr. Dzisiaj to jest bardzo popularny punkt wycieczkowy, wakacyjny, no ale podejrzewam, że panią profesor nie to ciągnęło na wyspę Afrodyty. Więc jak to się stało, że pani profesor wylądowała na Cyprze i rozpoczęła tam badania? Tak, to jest pytanie bardzo dobre oczywiście. To się zaczęło wszystko za sprawą świętej już pamięci teraz niestety pana profesora Wiktora Andrzeja Daszewskiego, który był wówczas w latach 80. ubiegłego wieku, jak to brzmi w ogóle, tak nawiasem mówiąc, który był szefem wykopalisk prowadzonych przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Pafos. I ponieważ ja się specjalizowałam w ceramice, a profesor nie miał jeszcze nikogo do opracowywania tej ceramiki z okresu hellenistycznego, to zaproponował mi współpracę. No i to wyglądało na tej zasadzie, że ja pojechałam do Warszawy, profesor mnie tam szczegółowo przepytał. Jednym z zaskakujących pytań było również to, czy pani gra na gitarze i śpiewa. Co mnie zupełnie zaskoczyło, ale powiedziałam, że owszem, śpiewam. Powiedział, bo wie pani, my tam mamy czasami takie spotkania i tak miło jest, jak wszyscy sobie razem pośpiewamy. No i okazało się, że rzeczywiście tak bywało. Ale wracając do naukowych przyczyn, tak się właśnie stało, że pojechałam na Cypr na to zaproszenie profesora Daszewskiego i jakoś się tam sprawdziłam, że tak powiem. No i profesor zaproponował mi rzeczywiście opracowanie ceramiki hellenistycznej z tego stanowiska, która nie była w ogóle wcześniej przez nikogo opracowywana. No i tak się zaczęła moja wielka przygoda z Cyprem, który mam okazję obserwować przez te wszystkie lata i widzę te kolosalne zmiany, jakie nastąpiły w ciągu tego czasu, kiedy prowadzę tam badania. Potem się już to tak ustatkowało, że tak powiem, że zostałam stałym członkiem ekspedycji i od 86 roku właściwie biorę, od 88 biorę udział, brałam udział w tych badaniach właściwie corocznie, tam z jakąś przerwą. Jednocześnie nadzorując niektóre odcinki prowadzonych prac, czyli odcinki wykopalisk w terenie i równolegle opracowując ceramikę. Ta ceramika z Pafos stała się podstawą mojej habilitacji, bo to była właśnie moja książka habilitacyjna. Także naukowe tutaj zakorzenienie się w Cyprze to było właśnie widoczne w tym opracowaniu. A pani profesor mówi, jak trafiła na Cypr, ale historia polskich badań w Neapafos jest jeszcze dłuższa. Tak. Czy może pani profesor oczywiście przybliżyć nam, jak to się stało, że polscy archeolodzy na ten Cypr trafili? Tak, to było takie bardzo ciekawe zresztą wydarzenie, ponieważ profesor Michałowski Kazimierz, bardzo znany archeolog śródziemnomorski z Warszawy, zadzierżnął więzy przyjaźni z ówczesnym kuratorem Departamentu Starożytności Cypryjskich, który nazywał się Kiriakos Nikolaou. I profesor
Kyriakos Nikolaou zaprosił profesora na Cypr i zaproponował mu, czy nie mógłby pan profesor podjąć tutaj badań, bo mamy takie wspaniałe tereny, prawda? Wiadomo, na Cyprze jest tak jak w Grecji, jak to się mówi kolokwialnie, gdzie się nie wbije łopaty, tam się coś znajdzie. I to jest prawda. Także tak to wyglądało. I profesor Michałowski przyjechał w 1963 roku na Cypr, żeby wybrać miejsce na te przyszłe wykopaliska. I są takie zdjęcia archiwalne, gdzie profesor właśnie chodzi po tym, co jest dzisiejszym naszym stanowiskiem, po tym terenie. I razem z doktorem Kyriakosem Nikolaou wybierają to stanowisko. I faktycznie bardzo, bardzo miał wyczucie dobre pan profesor Michałowski. Wybrał znakomicie, dlatego że już po pierwszych dwóch sezonach wykopalisk okazało się, że to jest jakaś duża budowla, która później okazała się być słynną willą Tezeusza, o której za chwilę. Wykopaliska rozpoczęły się w 1965 roku i trwają nieprzerwanie. Raz jedyny nie odbyły się, kiedy nastąpiła inwazja turecka na Cypr, czyli w 1974 roku, i wyspa została podzielona. I od tego czasu jest podzielona. To wtedy się nie odbyły wykopaliska. Tak to co roku właściwie ekspedycja wyrusza w teren, także jest bardzo długa tradycja. Jest to jedna, właściwie chyba najdłużej działająca ekspedycja zagraniczna. Nie mówię o cypryjskich oczywiście, ale oni są u siebie, prawda? To jest zupełnie coś innego. Natomiast z ekspedycji zagranicznych to właśnie ekspedycja polska jest na pewno jedną z najdłużej, jeżeli nie najdłużej działających nieprzerwanie, bo w roku 2025 będziemy mieli 60 lat polskich wykopalisk, co mam nadzieję uczcimy hucznie. A proszę jeszcze nam powiedzieć, czy to stanowisko na Pafos, ono było znane od zawsze, czy może, bo są takie miejsca, które zostały na przykład przez przypadek znalezione, nikt nie wiedział, że tam są jakieś starożytne ruiny. Jak było w przypadku na Pafos? W przypadku na Pafos wiadomo było, że to miasto istniało tam, ponieważ są inskrypcje starożytne, które wyraźnie mówią, że król Starej Pafos, bo było jeszcze miasto Pafos jest bardzo skomplikowane. Są dwa miasta Pafos. Jedno miasto, które było starsze, później było określane jako Stara Pafos. I to było centrum, gdzie była świątynia Afrodyty, ponieważ niedaleko tego miejsca, według mitologii, Afrodyta miała się wyłonić z piany morskiej przy brzegu morza. I to jest to miejsce, gdzie ona się wyłoniła, jest dosłownie kilka kilometrów od miejsca w głąb lądu, gdzie zbudowano jej świątynię. Już ona powstała w XII wieku przed naszą erą. I ten kult Afrodyty zlał się z kultem bogini matki, która była wcześniej, takiej wielkiej bogini, która była czczona na Cyprze jako wielka bogini wcześniej, jeszcze od epoki brązu. W każdym bądź razie to miasto Pafos i było stolicą królestwa, ponieważ w okresie przed Aleksandrem Wielkim, czyli przed końcem IV wieku, przed naszą erą, Cypr był podzielony na królestwa rządzone przez królów. I jednym z tych królestw była właśnie Pafos, ze stolicą w Pafos. Ostatni król Pafos, starej, Nikokles, założył nowe miasto i istnieje inskrypcja, tudzież inne oczywiście wskazówki, które mówią nam o tym, że to właśnie król Nikokles założył pod koniec IV wieku to nowe miasto, które później zaczęło być nazywane Nea Pafos, czyli Nowa Pafos, żeby ją odróżnić od starej Pafos, która oczywiście istniała w dalszym ciągu, przy czym ta stara Pafos pozostała głównie ośrodkiem religijnym, a wszystkie funkcje inne przejęła nowa Pafos, która posiadała też bardzo dobry port. To był jeden z wielkich atutów tego obszaru, na którym miasto to zostało założone. Gwoli ścisłości naukowej muszę powiedzieć, że nie wszyscy uważają tę teorię, że Nikokles założył to miasto za prawdziwą. Niektórzy uważają, że stało się to nieco później, już jak Ptolemeusz I, już król Egiptu, objął Cypr pod swoje panowanie i wtedy zostało to miasto założone. Ale to są już detale, do których nie będziemy się w to wgłębiać. Tak więc
Neapafos była miasto... Aha, i teraz tak, o Neapafos. To jest bardzo ciekawe miasto, ponieważ była założona Neapafos na planie tak zwanym hipodamejskim. I to ustaliła pani profesor Jolanta Młynarczyk z Warszawy właśnie w ramach badań warszawskich, że to było miasto ustalone na siatce ulic przecinających się pod kątem prostym, otoczone murami miejskimi z wielkim portem i posiadało wewnątrz wszystkie elementy, które są charakterystyczne dla miasta greckiego, a więc teatr, gimnazjum, wszystkie budynki użyteczności publicznej, świątynie i tak dalej. Było więc to miasto założone na wzór grecki i pierwsze takie miasto, przynajmniej tak do tej pory wygląda z dotychczasowych badań, że to jest pierwsze takie miasto na terenie Cypru. W Grecji oczywiście takie miasta były zakładane już dużo wcześniej, właściwie praktycznie rzecz biąc od VI wieku przez V i tak dalej. Natomiast na Cyprze wydaje się w świetle dotychczasowych badań, że to właśnie Pafos, Neapafos jest tym pierwszym miastem, które było na takim planie hipodamejskim założone. Mówiłem już na samym początku, że od 2010 roku pani profesor kieruje samodzielną ekspedycją związaną właśnie z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i wtedy rozpoczęła pani zespół badania na Agorze, czyli na głównym placu starożytnego miasta Neapafos. Dlaczego ta Agora? Mówiąc o elementach tego starożytnego miasta, które zostało założone, nie wspomniałam specjalnie o Agorze, żeby móc o niej teraz powiedzieć. To jest jeden z bardzo ważnych elementów tego każdego starożytnego miasta założonego właśnie na planie hipodamejskim, ponieważ jest to centrum, jest to główny plac miejski, tak jak rynek w Krakowie, tak to można porównać. To jest, jak to mówimy obiegowym języku, serce starożytnego miasta, bo faktycznie tam się skupiały bardzo ważne funkcje starożytnego miasta. Nie tylko ludzie się tam spotykali, dyskutowali, ale tam znajdowały się urzędy, sądy, ale również handlowano. To był też plac, który służył do handlu. Przy czym, jak było z Agorą w Pafos, to zobaczymy za chwilę. Dlaczego Agora? Sama myśl prowadzenia własnych wykopalisk właśnie narodziła się w roku 2010, a same wykopaliska rozpoczęły się w 2011, kiedy udało mi się uzyskać pierwszy grant z Narodowego Centrum Nauki. To był grant Opus i właśnie z tego grantu były finansowane te badania. Wcześniej byłam członkiem właśnie, tak jak już mówiłam, ekspedycji warszawskiej przez długie lata. Współpracowałam z ekspedycją warszawską, ale w pewnym momencie ta współpraca się z takich czy innych względów skończyła. I zakiełkowała w mojej głowie myśl, że może by jednak warto było zacząć starania o powstanie ekspedycji pod egidą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracując z ekspedycją warszawską, ja cały czas pracowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim i byłam członkiem ekspedycji warszawskiej. Zresztą nie tylko ja byłam spoza warszawskich kręgów, bo na przykład architekt misji, profesor Stanisław Medeksza, był z Politechniki Wrocławskiej, więc inni członkowie też były też osoby oczywiście z ówczesnego Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk. Więc ta ekspedycja nie była pod jedną instytucją, chociaż oczywiście główną tą instytucją był Uniwersytet Warszawski, ale współpracował z szeregiem instytucji innych. Więc powstała w mojej głowie myśl, żeby stworzyć nową ekspedycję i udałam się na wizytę do ówczesnej szefowej Departamentu Starożytności Cypru, którą była Maria Hadzikosti, pani doktor Maria Hadzikosti, z takim wstępnym rozeznaniem, czy widziałby Departament Starożytności możliwość powstania drugiej polskiej ekspedycji na tym samym stanowisku. No więc pani Hadzikosti powiedziała, że ona mnie zna, zna mój dorobek i ona się zgodzi na taką ekspedycję, więc złożyłam podanie i od 2011 roku rozpoczęliśmy badania na Agorze. Nie było to jedyne miejsce, które zaproponowałam. W swoim podaniu o udzielenie koncesji na badania wymieniłam trzy, bo po rozmowie z panią, z szefową departamentu, ona powiedziała, żeby dać różne lokalizacje, które ja sobie wyobrażam, że byłyby dobre do badań, więc ja zaproponowałam badania na wzgórzu, które nazywa się Fanari. To jest to wzgórze, u stóp którego leży Agora. Uważane jest to wzgórze za akropol miasta i tam była świątynia Afrodyty.
I to jest bardzo ciekawy obszar, więc poprosiłam o koncesję albo na Akropolu, albo na Agorze, albo jeszcze trzecia lokalizacja to był tak zwany amfiteatr, który jest na południe od polskich wykopalisk. No i właśnie szefowa dyrektor departamentu podjęła decyzję, że to będzie Agora. Bardzo dobrze. Centralna część miasta. I tak się właśnie rozpoczęła ta moja przygoda z Agorą. Moja i mojego zespołu oczywiście, bo to są badania, które dzisiejsze badania archeologiczne, to nie są badania, które się prowadzi w pojedynkę. To są badania wielozespołowe, wieloosobowe, duży zespół i oczywiście interdyscyplinarne, o czym pewnie będziemy jeszcze rozmawiać. Tak. I tak się zaczęła ta przygoda z Agorą. Agora była wcześniej badana przez wspomnianego przeze mnie wcześniej doktora Kiriakosa Nikolaou. I on, bardzo przepraszam, Kiriakos Nikolaou odkrył Agorę, którą uważał pierwotnie zresztą za gimnazjum, ale po kilku sezonach badań doszedł do wniosku, że to jednak była Agora. A nawiasem mówiąc, gimnazjum nie został odkryty do tej pory w Pafos, chociaż jest kilka lokalizacji proponowanych, ale fizycznie go nie odkryliśmy. Także jest to jeden z celów przyszłych badań. Kiriakos Nikolaou stwierdził, że Agora funkcjonowała w okresie rzymskim od II do IV wieku naszej ery i że miała obszar około 1 hektara, czyli 100 na 100 metrów mniej więcej, i przylegał do niej od strony zachodniej taki mały teatr, który określamy jako Odeon, oraz jeszcze jeden budynek. Takie były te główne ustalenia Kiriakosa Nikolaou. Prowadził te badania przez kilka lat, to była końcówka lat 70., ale on nie zdołał ich opublikować, tych swoich badań, bo niestety dość wcześnie odszedł z tego świata. Także te badania pozostały tylko opracowane bardzo wstępnie i tylko w kilku raportach wykopaliskowych, takich wstępnych raportach wykopaliskowych. Więc przystępując do naszych badań, mieliśmy tylko to za podstawę, ale nie mieliśmy dostępu do całości dokumentacji Nikolaou i tak dalej, więc te badania, które zaczęliśmy prowadzić, to na dobrą sprawę były prowadzone od zera na terenie Agory. I w dwóch etapach prowadziliśmy te badania. Projekt, który się wtedy urodził, że tak powiem, który powstał wtedy, nazwaliśmy go Pafos Agora Project. Taka nazwa o skrócie PAP, bardzo chwytliwa i taka łatwa do zapamiętania. Stworzyliśmy stronę internetową projektu oczywiście, która jest pod stroną w ramach strony głównej Uniwersytetu Jagiellońskiego. I te badania miały dwa etapy. Pierwszy etap to były badania, które miały na celu weryfikację tego, co ustalił Kiriakos Nikolaou oraz oczywiście stwierdzenie, punkt najważniejszy. Czy pod tą Agorą rzymską była Agora helenistyczna? Bo w miastach, które trwały tak długo jak Pafos przez wieki, najczęściej w momencie, kiedy Rzymianie zajmowali miasta, to oni nie zmieniali tej struktury urbanistycznej miasta, tylko po prostu pewne elementy przebudowywali, dobudowywali i tak dalej. Na zasadzie takiej, że w danym obszarze najczęściej zachowywano strukturę, tę pierwotną strukturę i elementy urbanistyczne i topograficzne miasta. Więc było bardzo prawdopodobne, że pod tą Agorą rzymską znajdowała się Agora z okresu wcześniejszego, hellenistycznego. No i tak właśnie się złożyło, że już pierwsze lata wykopalisk potwierdziły to, że ta Agora jest dużo wcześniejsza niż myślał Kiriakos Nikolaou. I po kilku latach badań udało nam się zdobyć takie już niepodważalne dowody archeologiczne na to, że Agora powstała w okresie helenistycznym, w II wieku przed naszą erą. Czyli przesunęliśmy początki tej Agory o 3 stulecia wstecz i ustaliliśmy, że ona została zbudowana w II wieku przed naszą erą. Była znacznie większa niż to, co myślał Nikolaou, ponieważ
był to prostokąt o boku mniej więcej 150 na 160 metrów, otoczony masywnymi, dużymi portykami, które na grecku nazywają się stoa. I na pewno wiemy, że od strony, tam gdzie prowadziliśmy badania, od strony wschodniej i od strony południowej Agory, ten portyk był nie pojedynczy nawet, ale podwójny od wschodu i potrójny od południa. Więc cały obszar był dużo, dużo większy niż ustalił wcześniej Nikolał, no i Agora była wcześniejsza. I jedno jeszcze bardzo ważne, że na tym miejscu, gdzie później powstała Agora, wcześniej odkryliśmy pozostałości ruiny budowli, które datowały się dużo wcześniej, datowały się od początku istnienia miasta, czyli od około 300 przed naszą erą. I to jest bardzo ważne, bo pokazuje nam, jak się to miasto rozwijało, prawda? Zmieniamy obraz jego rozwoju, obraz jego początków. Dwie budowle, jedna w centralnej części tego placu, który później był Agorą, tak zwana budowla A, i jedna od strony południowej, tak zwana budowla B. Ta budowla A mogła być świątynią, ona jest niestety bardzo zniszczona przez późniejsze przebudowy i jeszcze nie odkryliśmy całości tego budynku. Mam nadzieję, że uda się te badania jeszcze poprowadzić w przyszłości i odkryć dalsze elementy tej budowli oraz jej funkcję. Mogła być też portykiem długim. Jeżeli założymy, że ta agora, która powstała w II wieku, nie była pierwszą agorą na tym miejscu, ale wcześniej istniała tam na przykład mniejsza agora, to ta budowla A, której długość jeden z murów mamy uchwycony na długości 40 metrów, mógł stanowić po prostu portyk tej mniejszej, wcześniejszej agory. Ale to jest taka hipoteza, oczywiście na razie hipoteza robocza. Jeszcze jedno nam się udało, bardzo ważne stwierdzenie, że budynek, który Kyriakos Nikolaou określił jako Odeon i który jest faktycznie takim małym teatrem. Odeony to były teatry do przedstawień muzycznych, w przeciwieństwie do tych większych teatrów, gdzie odbywały się przedstawienia sztuki, tragedie greckie były wystawiane, a później również komedie. W Odeonach odbywały się właśnie różnego rodzaju przedstawienia o charakterze muzycznym, dlatego one były mniejsze, te Odeony. Ale ten Odeon przy Agorze Pafijskiej mógł służyć również jako tak zwany buleuterion, czyli budynek Rady Miejskiej. Budynek Rady Miejskiej. I takie połączenie mamy na przykład w Agorze w Tesalonikach, w Grecji, gdzie jest duża agora z czasów rzymskich, oczywiście dużo większa niż Pafos, no ale to są też nieporównywalne miasta. I właśnie z jednego boku, na krótszym boku tej agory jest Odeon, który służył też jako buleuterion. Więc mamy taką bardzo dobrą analogię. I ja myślę, że to rzeczywiście tak się odbywało. Przy czym nasza koncesja nie obejmuje tego Odeonu i nie obejmuje budynku, który jest na południu od Odeonu. Kyriakos Nikolaou zinterpretował go jako Asklepieion. Asklepieion to był budynek boga poświęcony bogu Asklepiosowi, który był uzdrowicielem. Ten bóg cieszył się bardzo dużą popularnością wśród wiernych, ponieważ wierzono, że on uzdrawia ludzi poprzez sen, zsyła im uzdrowienie w czasie snu. I świątynie i sanktuaria jemu poświęcone określane były jako asklepiejony. Czyli to, co odkrył Nikolaou, miałoby być tym asklepiejonym. Jednak nie ma dowodów takich niepodważalnych. No, nie wiemy, na jakiej podstawie Kyriakos Nikolaou, tak jak mówiłam, on nie zdążył opublikować swoich badań, na jakiej podstawie on wysunął to przypuszczenie, że jest to asklepiejon. Z badań, które myśmy przeprowadzili, wynika, że przynajmniej ta najbardziej południowa część tego budynku to jest część portyku południowego Agory. I tu pomogły nam w ustaleniu tego przede wszystkim badania geofizyczne, które były tam prowadzone i które pokazały, że właśnie ten portyk południowy, to bardzo dobrze widać w tych badaniach, w tych rezultatach badań geofizycznych, ten portyk jest bardzo rozbudowany, właśnie trójskrzydłowy, że tak powiem. I to zostało potwierdzone przez nas w trakcie badań archeologicznych, gdzie, żeby sprawdzić te wyniki z geofizyki, wykonaliśmy tak zwane wykopy sondażowe. To są takie wykopy niewielkich rozmiarów, żeby sprawdzić,
jakiś jeden konkretny, jakąś jedną konkretną hipotezę czy jedną rzecz. I to nam się właśnie potwierdziło, że ten portyk jest trójczęściowy od strony południowej, a więc ta agora była naprawdę potężna, niezwykle reprezentacyjna. No i jest pytanie, czy ona też służyła jako agora handlowa. No tu jeszcze nie mamy takich mocnych dowodów na to, bo można wysunąć hipotezę, która zresztą była wcześniej wysunięta nie przez nas, że istniała jeszcze druga agora miasta, bliżej położona, bliżej portu, co byłoby logiczne, prawda? I tamta by spełniała rolę bardziej właśnie taką handlową, bo blisko portu, tam gdzie była wymiana towarów, gdzie były statki przywoziły na przykład amfory i tak dalej, no więc były miejsca pewnie do ich składowania, jakieś magazyny i tak dalej, no i właśnie mogła być taka agora, gdzie handlowano i rybami, i innymi produktami i tak dalej. No, ale niestety tutaj no, ciężko byłoby przeprowadzić badania w tym akurat odcinku, w tym obszarze miasta, ponieważ no, powstał tam współcześnie parking, który obejmuje część dawnego portu, no i to nie są to badania, które byłyby do przeprowadzenia, ale to już jest jakby osobny wątek. A mówiła pani profesor o tych budowlach sprzed powstania samej agory. I troszkę powiedziała pani o tajemniczej budowli numer A, a nic nie powiedziała o tajemniczej budowli numer B, znaczy oznaczonej jako B. Także proszę powiedzieć, jakie tutaj macie pomysły. Co to mogła być za struktura? Budowla numer B, nie numer, tylko budowla określona jako budowla B. To jest budowla, która rozwija się w dwóch fazach. Ta pierwsza faza należała do najwcześniejszej fazy rozwoju miasta, a potem została ona przebudowana i trochę rozbudowana w drugiej fazie. I jest taka teoria, którą wysunął Łukasz Miszk, mój najbliższy współpracownik, że był to magazyn, że mógł to być magazyn. Ze względu na układ pomieszczeń w tym budynku, w tej drugiej fazie mamy uchwyconych co najmniej cztery te pomieszczenia. Niestety częściowo ta budowla została zakryta przez zbudowany później portyk południowy agory. Także częściowo ona wchodzi, że tak powiem, pod ten portyk południowy agory, więc nie możemy na pewno jej tutaj odsłonić w całości. Ale to, co do tej pory zostało odsłonięte, wskazuje na to, że właśnie tak mogło być. Ona jest na takiej specjalnie zniwelowanej skale naturalnej, przyciętej. Tak jakby właśnie specjalnie dobrze by się ta, w cudzysłowie, podłoga sprawdzała, gdyby to był faktycznie magazyn, jednocześnie też no, chłodzący to, co tam wewnątrz składowano. Także to też jest hipoteza robocza, którą mam nadzieję uda się, jeżeli już nie mnie, to moim następcom zweryfikować i ewentualnie poszerzyć. Tak, mówiła pani ogólnie o rezultatach tych badań, o zmianie datowania agory. A właśnie, a propos datowania, to kiedy ona z kolei uległa zniszczeniu albo wyszła z użytku? A właśnie, bardzo dobre pytanie. No więc tak, tutaj mamy bardzo trudną sytuację, ponieważ Kyriakos Nikolaou stwierdził, tak jak już mówiłam zresztą wcześniej, że ta agora się rozwija do IV wieku naszej ery. I nawet pisał w jednym ze swoich raportów, że po zachodniej stronie agory, czyli tam, gdzie jest ten Odeon, że tam również on odkrył jakieś stajnie z późniejszego okresu, z okresu już późnorzymskiego albo nawet bizantyjskiego. Nie wiemy dokładnie, jakby to miało się przedstawiać, bo tak jak mówiłam, nie ma tych wyników opublikowanych w pełni. Natomiast z naszych badań wypływa, tych przeprowadzonych do tej pory, wypływa wniosek, że w połowie II wieku naszej ery nastąpiło trzęsienie ziemi, gdzieś w tych okolicach, nastąpiło trzęsienie ziemi i po tym trzęsieniu ziemi już agora nie została odbudowana. Przynajmniej ta część wschodnia, portyk wschodni, gdzie przeprowadziliśmy bardzo szczegółowe badania przez te 10 lat, cały czas były prowadzone w portyku wschodnim badania. I ewidentnie widać, że po tym ostatnim trzęsieniu ziemi, które miało miejsce prawdopodobnie w czasach Hadriana, albo trochę później, jak być może wynika z nowszych naszych ustaleń, ale to jest jeszcze w trakcie opracowywania. W każdym bądź razie mówimy o połowie II wieku. Agora ulega zniszczeniu, przynajmniej jej portyk wschodni.
i nigdy nie zostaje odbudowany. Jednym z takich elementów, które wskazują na to, jest fakt, że odkryliśmy w niektórych pomieszczeniach mury, które spadły po tym trzęsieniu ziemi, przewróciły się, a pod nimi były niezniszczone obiekty, niezniszczone zabytki, na przykład dwa dzbanki brązowe, bardzo pięknie zachowane i inne przedmioty, które widać było, że ten mur nie został później podniesiony i nikt tam, że tak powiem, kolokwialnie nie grzebał, prawda, żeby coś tam wydłubać, że tak powiem, spod spodu. Więc to wskazuje ewidentnie, że po tym trzęsieniu ziemi nie został odbudowany ten portyk. A wcześniej odbudowywano, bo jeszcze tego nie mówiłam, że Cypr jest w ogóle terenem niezwykle sejsmicznym. Tam są bardzo liczne trzęsienia ziemi i niektóre z nich są zadokumentowane, to znaczy wspomina się o nich w źródłach antycznych pisanych. Są wspomniane i możemy wydatować te trzęsienia ziemi. Jednym z nich na przykład bardzo silne trzęsienie ziemi miało miejsce w czasach już panowania cesarza Augusta, czyli pierwszego cesarza rzymskiego. On zaczął panowanie kilka lat przed naszą erą i panował do 14 roku naszej ery i przed naszą erą jeszcze w 15 albo 17 roku przed naszą erą było takie wielkie trzęsienie ziemi, które powaliło nie tylko Pafos, ale inne miejscowości na Cyprze i generalnie poza Cyprem również. I to trzęsienie ziemi zostało odnotowane wyraźnie w źródłach i na przykład efektem takim bardzo dobrym dla mieszkańców miasta było to, że przy odbudowie miasta cesarz August zasilił miasto swoimi finansami, wspomógł odbudowanie, dobry władca. Zresztą później też się tak działo i od tego momentu zresztą Pafos dostała jako miasto, dostała przydomek Augusta. Także to trzęsienie ziemi z II wieku naszej ery powaliło przynajmniej wschodni portyk Agory. Muszę tu powiedzieć, że w południowym portyku Agory mamy bardzo skromne możliwości prowadzenia badań, ponieważ zaraz przylega do niego droga, którą współcześnie tam pociągnięto, więc tam nie możemy rozwinąć naszych badań. Także są takie obszary, gdzie nie możemy pewnych badań przeprowadzić. A mówiła pani profesor o tych dzbankach brązowych znalezionych pod zawaloną ścianą. A jakie inne jeszcze zabytki takie, które cieszą oko nie tylko archeologa, ale też zwykłego człowieka znaleźliście? Z takich zabytków, które trzeba wymienić, jest na pewno brązowa waga z odważnikiem. Niewielkich rozmiarów, ale ona jest publikowana, można ją oglądać w książkach. Te publikacje zresztą są na naszej stronie internetowej, więc można je znaleźć. I ta waga brązowa jest bardzo dobrze zachowana i ma odważnik w kształcie żołędzia. Także to jest naprawdę świetny obiekt. Ponadto trzeba wspomnieć koniecznie o tak zwanym gabinecie chirurga. To jest miejsce w jednym z pomieszczeń tego portyku wschodniego Agory. Odkryliśmy w roku 2016 właśnie pod zawalonymi ścianami miejsce, gdzie znajdował się zestaw instrumentów lekarskich oraz sześć ich było oraz resztki takiej skrzyneczki z brązu, w której one się znajdowały pierwotnie. Czyli to był taki zestaw podręczny lekarza, który z tym zestawem wędrował oraz taka płytka wykonana z kamienia łupkowego, z łupku, na której przygotowywano lekarstwa. Jedno z tych znalezisk to jest taka mała łyżeczka brązowa z małym zakończeniem, małą łyżeczką, służąca do właśnie przyrządzania lekarstw, które rozcierano na tej płytce kamiennej, a brzegi tej płytki służyły też do ostrzenia tych naczyń. Nie naczyń, tylko narzędzi. Nie wiem, czy chirurgii lekarskiej w każdym razie. Niektóre z nich mogły służyć do ekstrakcji zębów na przykład. Więc to było bardzo ciekawe znalezisko. Towarzyszyły mu temu nie tylko te obie przedmioty, o których mówiłam, ale były tam jeszcze dwa naczynia szklane, w całości zachowane, które mogły służyć do przechowywania tych lekarstw oraz dwa skupiska monet, wyraźnie o różnych nominałach, tak jakby ktoś zbierał je w jednej sakiewce albo w drugiej, a uważamy, że one były właśnie takimi dwoma małymi skarbami,
pierwotnie prawdopodobnie jakieś sakiewce umieszczonymi. Tak jakby można sobie wyobrazić, że płacono za wizytę lekarską, nazwijmy to tak, właśnie tymi monetami, które sobie ten chirurg składował, czy lekarz w ogóle składował w tym miejscu, gdzie je znaleźliśmy. To były monety, które zostały wybite, brązowe, bardzo dobrze zachowane, które zostały wybite w czasach panowania cesarza Trajana, ale miały tak zwane kontramarki, czyli przebicia z okresu późniejszego cesarza, czyli cesarza Hadriana. Więc to nam daje datowanie, prawda, że one pochodzą z tego okresu właśnie Hadriana. I to współgra z tym, z datą tego trzęsienia ziemi, które powaliło Portyk Wschodni. I powaliło też ten gabinet chirurga, bo tak go nazwaliśmy. Taka nazwa przypadła temu pomieszczeniu. To były właśnie dwa pomieszczenia, gdzie te wszystkie elementy, przedmioty zostały znalezione. Były tam też naczynia ceramiczne, tak zwana terra sigillata, która też pozwoli nam określić datowanie tego całego kontekstu. Lampki oliwne, czyli takie niewielkie lampki wykonane z gliny wypalonej, odciskane w formach, którymi oświetlano pomieszczenia. Także cały ten zestaw przedmiotów, które zostały tam znalezione, świetnie ze sobą współgra też chronologicznie. One są wszystkie, te przedmioty, bardzo no, jednorodne, że tak powiem, chronologicznie, także jest to bardzo piękny zestaw. Z obiektów, które chciałam jeszcze wspomnieć, które znaleźliśmy właśnie w tych kontekstach poniżej tych zawalonych ścian, był też amulet wykonany z takiego bardzo miękkiego kamienia. Nie wiem jeszcze dokładnie, co to jest za kamień, który ma z jednej strony amulet magiczny, ma z jednej strony inskrypcję w postaci palindromu. To jest taka inskrypcja, którą się czyta tak samo z lewej na prawą stronę, jak i z prawej na lewą. A z drugiej strony ma wyryte różnego rodzaju symbole związane z kultami egipskimi. Więc jest to świetny przykład bardzo długiego trwania tych kultów pogańskich i orientalnych, bo to w tym wypadku są orientalne. Mimo tego, bo on się datuje, ten amulet, na koniec V, początek VI wieku naszej ery, czyli czasy, kiedy już w Pafos panowało chrześcijaństwo oficjalnie, nie tylko w Pafos, na Cyprze i w ogóle w obrębie Cesarstwa Rzymskiego, a mimo tego widać, że te kulty pogańskie były bardzo silne jeszcze, prawda? I to jest jeden z takich właśnie elementów, oprócz mozaik, które zostały odkryte w różnych willach rzymskich, też późno datowane. A mówiliśmy o zakończeniu funkcjonowania samej Agory, a nie mówiliśmy nic o samym mieście. Czy co prawda pani profesor wspominała, że na części stanowiska jest współczesny parking, tam gdzie być może jest druga agora bliżej portu położona. No właśnie, czy to miasto dzisiaj jest, starożytne miasto dzisiaj jest przykryte współczesną zabudową? Jaka była historia tej starożytnego miasta? Akurat Pafos, starożytne miasto Neapafos miało trochę szczęścia, muszę przyznać, ponieważ tylko częściowo jest pokryte współczesną zabudową. Ponieważ w momencie, kiedy nastąpiły te pierwsze wielkie odkrycia, których dokonał Kyriakos Nikolaou, to były lata 60., tak jak mówiłam, jak przyjechał profesor Michałowski, to już była odkryta tak zwany Dom Dionizosa. To była jedna z dużych willi rzymskich, którą z pięknymi mozaikami na podłogach, którą odkrył właśnie Kyriakos Nikolaou. I to spowodowało tak zwany boom archeologiczny w Pafos, czyli rozpoczęcie na dużą skalę wykopalisk archeologicznych Departamentu Starożytności, potem różnych innych ekspedycji, między innymi właśnie polskiej ekspedycji, a właściwie przede wszystkim polskiej ekspedycji, bo to była pierwsza, która tam zaczęła prowadzić badania. I to spowodowało, że ten obszar starożytnego miasta został wydzielony jako obszar chroniony. Początkowo obejmował ten obszar chroniony tylko część starożytnego miasta, ale w roku 1995 Departament Starożytności Cypru zadecydował, żeby objąć ochroną większą część starożytnego miasta i utworzono tak zwany park archeologiczny. Oficjalnie to się nazywa stanowisko archeologiczne Kato Pafos.
bo ta część miasta, gdzie położona jest starożytna zabudowa, starożytne miasto na Pafos, dzisiaj nazywa się Kato Pafos. To jest ta turystyczna część miasta Pafos, współczesnego miasta Pafos. I to była bardzo dobra decyzja, dlatego że odgrodzono około 55 hektarów starożytnego miasta od współczesnego miasta i tam nic nie można już budować. To jest teren, który jest tylko i wyłącznie przeznaczony dla archeologów i turystów. Także miasto Pafos miało, starożytny Pafos miało szczęście, że tak powiem, dlatego że na przykład w starożytnej Aleksandrii duża część miasta starożytnego jest pod zabudową, prawda? I nie można tam, tylko w wybranych niektórych obszarach można prowadzić badania, a reszta jest przykryta współczesną zabudową, której przecież nie da się tych ludzi wysiedlić i zabrać im ich domów, prawda? Jest to niemożliwe. Zresztą nie tylko Aleksandria, wiele innych antycznych miast miało takie nieszczęście. Natomiast Pafos miało pod tym względem właśnie przynajmniej tyle szczęścia, że jest ta duża część tego starożytnego miasta została objęta tą ochroną i jest wydzielona. Natomiast całość starożytnego miasta miała około 110 hektarów razem z portem. Tak się oblicza. Czyli mówię o tej części tylko zawartej w murach miasta i port. A poza terenem oczywiście były różne farmy i tak dalej, o czym świadczą bogate nekropole rozłożone dookoła starożytnego miasta, gdzie chowano zmarłych i różne też elementy zabudowy odkrywane poza też murami starożytnego miasta na terenie dzisiejszego miasta Pafos. Także można powiedzieć, że to miasto Pafos funkcjonuje od wielu, wielu, wielu stuleci. Tak? Od założenia w końcu IV wieku przed naszą erą istnieje cały czas. Bo przesuwało się. Bo tylko się przesuwało, właśnie, granice jego zasiedlenia przesuwały się najpierw na wschód, w czasach późnorzymskich i bizantyjskich zaczęło się miasto przesuwać na wschód. Tam powstały na przykład kościoły wczesnochrześcijańskie i na północ. Natomiast ta część w obrębie starożytnych murów powoli pustoszała, ale to już było w późniejszym okresie, który od V wieku naszej ery zaczął się to wszystko, ten ruch, że tak powiem, zaczął się. Pani profesor, dużo rozmawialiśmy o Agorze, ale tak naprawdę w ostatnich latach pani badania wykraczają już poza samą Agorę i na przykład ostatnio prowadzony projekt już w wyniku połączenia ekspedycji Uniwersytetu Jagiellońskiego z misją Uniwersytetu Warszawskiego dotyczy próby weryfikacji tej siatki ulic miejskich, o których pani mówiła, że miasto zostało założone na regularnej siatce. Proszę coś powiedzieć na temat tych badań. To jest tylko jeden z elementów tego naszego projektu. Więc od momentu połączenia obu ekspedycji prowadzimy nowy projekt, w którym zresztą pan uczestniczy, który to projekt ma akronim MAP, czyli Malutena i Agora w Pafos. Malutena to jest ten obszar, gdzie były prowadzone od 1965 roku wykopaliska warszawskie. I to jest obszar, gdzie znajdowały się obszar rezydencjonalnej części miasta, gdzie znajdowały się bogate wille, najpierw w okresie helenistycznym, a potem głównie to, co jest do obejrzenia i to, co pozostało, to jest oczywiście, to są wille z czasów rzymskich, takie jak Villa Tezeusza, dom wcześniej wspomniany przeze mnie, dom Orfeusza, dom helenistyczny, dom Ajona i dom Orfeusza. To jest cały ten kompleks zabudowy rezydencjonalnej w tej części. I Agora. Więc połączenie tych dwóch elementów właśnie dało nam ten akronim nowego projektu, który brzmi MAP, czyli Malutena i Agora w Pafos. Ale jego celem jest rekonstrukcja układu urbanistycznego miasta oraz na końcu trójwymiarowe modele miasta w różnych okresach jego rozwoju. I żeby to osiągnąć, te badania mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ połączona jest archeologia z badaniami geofizycznymi, z teledetekcją, z
badaniami, które prowadzą architekci oraz urbaniści. I ten projekt ma odtworzyć, jak się to miasto przeobrażało w czasie od powstania, w okresie helenistycznym, jak wyglądało w różnych etapach swojego życia w czasie okresu rzymskiego. Czyli będziemy obejmować tę rekonstrukcję od IV wieku przed naszą erą do IV wieku naszej ery. Cały ten obszar. I powstaną modele tego miasta trójwymiarowe właśnie w różnych fazach jego życia. Żeby to osiągnąć, powstał interdyscyplinarny zespół, który pochodzi z trzech instytucji. Jest to Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska. Z Politechniki Warszawskiej nasi współpracownicy, nasi koledzy i koleżanki właśnie zajmują się opracowaniem modeli trójwymiarowych poszczególnych elementów miasta. Na podstawie tych badań archeologicznych, które prowadziliśmy do tej pory, badań archeologicznych, które prowadzimy w ramach tego projektu i które skupiają się właśnie na rekonstrukcji siatki ulic. O co chodzi z tym wszystkim? A i jeszcze do tego wszystkiego, jednym z elementów tej układanki jest jeszcze analiza przestrzenna miasta, czyli to się nazywa space syntax po angielsku. Analiza przestrzenna miasta, która ma na celu ukazanie, gdzie były najważniejsze elementy miasta, jak ludzie chodzili w tym mieście, którymi drogami najczęściej się poruszali, gdzie były najważniejsze elementy tego miasta, gdzie się skupiało, gdzie się odbywały na przykład spotkania, jak można było szybko przejść z jednej części miasta do drugiej, jaka była widoczność budowli, którymi drogami do nich chodzono. Mamy też na celu określenie ilości mieszkańców miasta, bo nikt się tym problemem do tej pory nie zajmował, żeby zrekonstruować, ile właściwie osób tam mogło mieszkać w takim mieście. I już mamy pierwsze wyniki na ten temat osiągnięte. Proszę się pochwalić od razu, jeśli pani może. No, z badań dotychczasowych wynika, że po odtworzeniu właśnie tej możliwej zabudowy, o czym zaraz jeszcze powiem, że mogło być tych osób 6,5 tysiąca. Nie brzmi to jakoś bardzo, ale proszę państwa, starożytne miasta nie były duże. To nie są miasta takie, jak dzisiaj sobie wyobrażamy. Te największe miasta już w okresie helenistycznym, takie jak na przykład Aleksandria, miały 120 tysięcy osób, prawda? Więc to są tego rzędu wielkości. Ateny w okresie klasycznym mogły mieć 30 tysięcy, może trochę więcej. Więc Pafos w obrębie tej struktury, która się zachowała i tych elementów, które jesteśmy w stanie otworzyć, na dzień dzisiejszy wychodzi nam taka właśnie cyfra, ilość możliwa mieszkańców, którzy znajdowali się w tym mieście. Żeby to odtworzyć, jak wyglądało to miasto, jak ono się rozwijało, to trzeba też było zweryfikować tę siatkę ulic, którą zaproponowała profesor Młynaczy. Bo profesor Młynaczy zaproponował ją wiele, wiele lat temu, bazując na tych elementach, na tej wiedzy, jaką wówczas mogła mieć i na tych badaniach, jakie mogła wtedy prowadzić. No my dzisiaj mamy znacznie doskonalsze metody, mamy Total Station, mamy GPS-y, mamy możliwość uzyskania zdjęć satelitarnych i tak dalej, więc to są wszystko elementy, które pozwalają nam zweryfikować te wcześniejsze ustalenia. Może powiem, że książka profesor Młynaczy ukazała się w 1990 roku, a więc już wiele, wiele lat temu. Od tego czasu były prowadzone cały czas badania, które dają nam nowe elementy plus nasze badania, prawda? Nie mówiłam o tym jeszcze wcześniej, ale teraz chciałam o tym wspomnieć, że w ramach badań na Agorze miałam też drugi grant Maestro, który był dużym grantem, który pozwolił rozwinąć te badania i w ramach tego grantu prowadziliśmy badania nie tylko na Agorze samej, ale też wyszliśmy poza Agorę i poszukiwaliśmy infrastruktury gospodarczej na terenie całego miasta dzięki metodom nieinwazyjnym. Głównie to była tak zwana metoda geomagnetyczna, czyli przy pomocy magnetometrów,
ale zima spowodowała zachrypienie. W związku z czym otrzymaliśmy bardzo wiele elementów, oprócz różnych budowli, które nam dają te obrazy właśnie tych badań geofizycznych, również na tych wynikach badań geofizycznych widzimy różne elementy ulic. I w niektórych miejscach te ulice nie pokrywają się z siatką ulic, jaką zaproponowała profesor Młynarczyk. I na bazie tych właśnie spostrzeżeń już pod koniec projektu Maestro zakiełkowała myśl, żeby zająć się bliżej właśnie zweryfikowaniem siatki ulic oraz innych elementów urbanistycznych miasta. I z tego narodziła się właśnie ta idea tego nowego projektu, który realizujemy w tej chwili. Więc żeby to zweryfikować, te ulice miasta i szerokość tak zwanej insuli, to jest bardzo ważne zagadnienie, czyli insula to jest taki prostokąt albo kwadrat zabudowy pomiędzy ulicami przecinającymi się pod kątem prostym. Tworzy się taki właśnie fragment, który nazywamy insulą. Czyli to jest kwartał zabudowy w tej siatce miasta. I teraz ta szerokość insuli jest bardzo ważna, bo od insuli do insuli biegnie ulica, prawda? W związku z czym biegną ulice północ-południe i wschód-zachód, które zamykają tę insulę. Więc ta insula jest modułem miasta, prawda, w tej siatce. W związku z czym profesor Młynarczyk zaproponowała dwie szerokości tej insuli, około 75 metrów jedna i około 105 metrów. I późniejsze badania, już po tym, jak profesor Młynarczyk opublikowała swój plan profesora Daszewskiego oraz kolejnych lat, nasze również, pokazują, że ta insula 105 metrów rzeczywiście była, przynajmniej w części miasta, na pewno zastosowana. Ale żeby to potwierdzić w tych badaniach, również w różnych miejscach, szczególnie na przecięciu ulic, wytyczyliśmy wykopy sondażowe, żeby sprawdzić, czy to się zgadza, czy natkniemy się na skrzyżowania ulic, na kanały biegnące pod ulicami, żeby potwierdzić i zweryfikować tę siatkę ulic. No i to nam się częściowo udało zrobić. Po tych kilku latach badań mamy już, zrobiliśmy bardzo dużo tych wykopów sondażowych, zarówno na terenie Maluteny, jak i na terenie Agory, wokół Agory, bo przy Agorze oczywiście również biegły ulice. No i udało nam się częściowo potwierdzić przebieg ulic zgodnych ze siatką profesor Młynarczyk. Częściowo mamy problemy z potwierdzeniem tego, ale również odkryliśmy na przykład ulice, których nie było na tej siatce, a które ewidentnie na obrazie zarówno tym geomagnetycznym, jak i na obrazie georadarowym, bo robiliśmy już badania georadarem na Agorze, ukazała nam się ulica, która idzie ewidentnie z północy na południe, na zachód od tej budowli A, o której mówiłam wcześniej, ale której nie ma na siatce profesor Młynarczyk, więc odkryliśmy chyba nową ulicę. Te badania, z jednej strony więc mamy badania archeologiczne, wszystkie wyniki tych badań poprzednich, nasze badania, które na tych wykopach sondażowych są prowadzone w różnych miejscach, żeby zweryfikować szerokość insuli i przebieg ulic, plus druga cała część, którą robi właśnie zespół z Politechniki Warszawskiej, to jest ta część dotycząca rekonstrukcji, prawda? I tutaj używamy bardzo nowoczesnych metod, między innymi takiego systemu Building Information System, to się nazywa, czyli to jest taka nowa metoda, która pozwala na trójwymiarową rekonstrukcję budowli, ale pokazuje nie tylko jej strukturę zewnętrzną, ale również pozwala jak gdyby spojrzeć od spodu, jak była zbudowana ta budowla i jaka była struktura materiału, których użyto i tak dalej. I stosując tę metodę, tę metodę oraz nasze badania archeologiczne, na przykład Portyk Wschodni, mamy szczegółowo zbadane fazy jego rozwoju z Portyku Wschodniego Agory, prawda? Więc rekonstruujemy jego wygląd na podstawie tych wszystkich elementów w poszczególnych okresach, tak? Jak wyglądał w okresie helenistycznym, jak wyglądał we wczesnorzymskim okresie, wydzieliliśmy kilka faz
I tak samo z innymi budowlami, więc będą powstawały obrazy miasta poszczególnych jego okresach, tak? I te budowle, które jesteśmy w stanie zrekonstruować, głównie oczywiście na Agorze i na Malutenie, bo to są nasze badania i tam możemy to rekonstruować. Inne elementy miasta zostaną również zrekonstruowane, ale na tyle, na ile będziemy mogli na podstawie opublikowanych badań z innych ekspedycji, prawda? To, co zostało opublikowane, plus na podstawie porównań z innymi dobrze zbadanymi miastami, na przykład takimi jak Olint w Grecji, jak Priene w Azji Mniejszej, jak Pireus, Rodos i wiele innych, które są dosyć dobrze zbadane, więc na podstawie analogii dotyczących budynków mieszkalnych z tych miast i innych elementów budujemy tak zwane procedury, które pozwalają nam zrekonstruować budynki w Pafos przykładowo. To się nazywa modelowanie proceduralne. I to jest zbiór reguł, które się wypracowuje, ale które mogą też ulec zmianie. I ta metoda jest o tyle lepsza od dotychczasowo stosowanych, że to, co my zaproponujemy, jeżeli będziemy mieli w przyszłości nowe elementy wynikające z nowych badań, będzie można przebudować te reguły i zaproponować nową rekonstrukcję. Więc o tyle to modelowanie proceduralne jest lepsze od modelowania zwykłego, trójwymiarowego, które stosowano w innych wypadkach. To modelowanie proceduralne zaczęło być stosowane na szerszą skalę od 2016 roku. To jest dosyć, że tak powiem, świeża sprawa. I zastosowano je w przypadku takich miast jak na przykład Pompeje, gdzie mamy uzyskano bardzo dobre rezultaty. I my staramy się to samo zaimplementować do badań w Pafos. No i mam nadzieję, że nam się to uda sfinalizować. Następny rok projektu jest zasadniczo ostatnim rokiem projektu, ale ponieważ pandemia nam przeszkodziła, to nie będę chciała jeszcze przedłużyć projekt o jeden rok, dlatego że nie zdążyliśmy wykonać wszystkich zadań w projekcie, ponieważ w roku 2020 pojechaliśmy w teren tylko bardzo małą ekipą na krótkie badania, bo po prostu się nie dało inaczej. W ogóle dobrze, że pojechaliśmy, bo niektóre ekspedycje w ogóle nie wyruszyły z powodu pandemii w teren. Także widać na przykładzie tych badań, które teraz prowadzimy, zresztą wcześniej też się to zaczęło, ale teraz to jest, widać tę interdyscyplinarność archeologii i to, że w chwili obecnej bez współpracy z innymi dziedzinami, z innymi dyscyplinami, no nie jesteśmy w stanie tych badań prowadzić. Jeszcze tutaj jest taka jedna bardzo obszerna dziedzina, tak zwana archeometria. Szczególnie tutaj prowadzimy badania w tym zakresie, jeżeli chodzi o ceramikę. Badania archeometryczne, czyli badania fizyko-chemiczne ceramiki oraz petrograficzne pozwalają, oraz szereg innych tam jest oczywiście metod, pozwalają nam określić, skąd dane naczynie może pochodzić. I to jest bardzo, w tej chwili na przykład bardzo szeroko rozwinięty taki obszar badań. I dla Pafos przeprowadziliśmy takie analizy archeometryczne i udowodniliśmy, że ceramika w okresie helenistycznym była produkowana w Pafos. Taki jeden szczególna kategoria ceramiki, najbardziej popularna ceramika, tak zwana ceramika z angobą, color coated ware się to nazywa po angielsku. I te badania archeometryczne pozwalają nam tutaj to przypieczętować, te nasze hipotezy archeologiczne, które na podstawie oglądu makroskopowego, czyli gołym okiem albo z lupą, jesteśmy w stanie stwierdzić, że taka glina jest inna, taka glina jest inna i ta jest prawdopodobnie lokalna, ta jest prawdopodobnie przywieziona skądś, to naczynie, które jest z tej gliny innej wykonane. To mamy potwierdzone tymi badaniami właśnie archeometrycznymi. Więc tutaj szeroka jest współpraca archeologii z innymi dziedzinami i jest ona nieunikniona w dzisiejszych czasach. To prawda. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkich naszych widzów zachęcamy do wycieczki na Cypr.
odwiedzenia samego parku archeologicznego w Pafos. Gorąco. Może będziecie Państwo mieli to szczęście, że spotkacie kogoś z polskiej ekipy, szczególnie panią profesor, i wtedy będziecie mieli szansę Państwo na ekskluzywną wycieczkę z jedną z badaczek zajmujących się tym stanowiskiem. A jak słyszeliśmy od pani profesor, będą tworzone wirtualne rekonstrukcje, więc w przyszłości być może nie tylko będziemy zwiedzać ruiny starożytnego miasta Pafos, ale będziemy mogli przenieść się w czasie i zobaczyć, jak wyglądało ono w latach świetności. Tak, taka jest idea, że to będzie dostępne w jakiejś bazie. Na pewno na razie jest składowany cały ten nasz dorobek, że tak powiem, na bazie Politechniki Warszawskiej w Cenagisie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam do Pafosu.